Siemanko, w takim krótkim odcinku z Pro Evolution Soccer 2018 w wersji Lite, która jest za darmo do pobrania z PlayStation Store. Postanowię nagrać taki krótki odcinek, wstęp jakby do My Cluba. Może jeszcze nagram na przykład jakiś mecz online, zobaczymy czy potrafię grać. Tutaj wypożyczyłem sobie na początku Pola Pogba, zobaczcie pierwszy mecz, za który można dostać dużo punktów, jeśli zrobicie dużo rzeczy, jak dobre podanie, prostopadłe, długie, górą, przelobujecie bramkarza, lobem strzelicie, strzelicie z dystansu, strzelicie technicznie i wiele, wiele innych, za to dostajecie te GP. Więc postanowię to nagrać, zagrać, to w tym odcinku oczywiście zobaczycie jeszcze dwa otwierania. I tam bramki z tego spotkania, w którym się trochę bawiłem. Jeśli chodzi o PES-a, no PES jest fajny, no wiadomo, nie ma tego co wiecie Ultimate'a, no Minecraft'a, co jest do Ultimate'a, nie ma podjazdu. Ale jeśli chodzi o granie, jest naprawdę bardzo fajny, fajnie się gra. Mi się graficznie, jeśli chodzi o styl gry, bardzo podoba PES, zawsze mi się podobał. I chyba nigdy nie narzekałem, najwięcej gra na PlayStation 2. Wszystkie piłki były złote. Tym razem to są zawodnicy od overalla 80 do 84 i trafiamy Javiera Mascherano. No, tak 80-84, tak mi się wydaje. No i tutaj macie skrót tego spotkania. Niesamowite. Chciałem zawsze strzelić bardzo ładną bramkę Pogbą, więc dużo strzał już oddawałem z dystansu. Tak, i pierwsza akcja, moja pierwsza brameczka z główki. Ładne dośrodkowanie i ładne wykończenie naszego napastnika. Olala. Stroje Independiente są bardzo ładne, ładniejsze niż w FIFA. Nie, a może wy gracie w PES-a, bo może ściągnęliście to, żeby sobie zagrać, albo kiedyś graliście w PES-a, piszcie w komentarzach. No ja najwięcej grałem 0.4 i 0.6 na PlayStation 2. Wtedy to mnóstwo się grałem w PES-a, zazwyczaj League, Master League, albo po prostu mecze towarzyskie. Jakieś turnieje sobie robiłem. Jeśli chodzi o na Play'a 4, to nie grałem. A w tamtym roku musiałem nad kupnem, bo było za 40 zł na PlayStation Store, żeby nagrywać chociaż Master League albo co innego. Jak w tym roku będzie taka promocja, to chyba sobie jednak kupię. A tutaj najładniejsza bramka, Pogba. Cały mecz próbowałem strzelić ładną bramkę, za mocno, za letku uderzałem. No i zaraz zobaczycie Daba w PES-ie. No, na pewno wiele lepszy niż w FIFA. Ale Pogba już nie dabuje, więc to takie było nie na miejscu. Traciłem bramkę, bo sfalowałem zawodnika w polu karnym i bramę z karnego pieprzną. Jeśli chcecie, to ja mogę nagrać jeszcze jeden odcinek, ale to już całego spotkania gram online. Zobaczymy jak się grać, na pewno inaczej w FIFA. Tu piłkarze się szybciej męczą, nie jest jak w FIFA, że się 90 minut ci Dumbia będzie biegał, czy inny dobra, Dumbia już był. Marcel ci będzie biegał cały mecz i miał siłę. No tutaj jakbyście tak biegali jak pojebani, to skończy mu się siła w pierwszej połowie. I to jeszcze jedna piłeczka, szansa na czarną była, ale strasznie mała. Może nam się uda trafić. No i było bardzo blisko. Dobrze, jest złota, a nie srebrna. Złota zawsze można przygarnąć. Trafiamy dodatkowego pomocnika z Portugalii, João Moutinho z Monaco. Więc go też go dam do składu, Mascherano dam do składu i może jeszcze nagram jeden odcinek z My Cluba, może wiem jak się wam to w ogóle spodoba, ale nie wiem czy mi się chciało grać. Myślę, że jeden mecz mogę nagrać, ale czy więcej raczej nie sądzę. To tyle w tym takim krótkim materiale z Pro Evolution Soccer 2018, dzięki za obejrzenie, no i może do następnego odcinka, zobaczmy.